Kartkujemy, drodzy Państwo, jak co sobotę, rock'n'rollowy kalendarz w poszukiwaniu inspirujących rocznic i wychodzi nam, że 66 lat temu, 3 września 1955 roku, urodził się Steve Jones, wokalista, gitarzysta i współzałożyciel zespołu Sex Pistols. Obudujmy więc tę postać muzycznym kontekstem. Jesteśmy więc w roku 1977, kiedy to w październiku, tegoż roku najpierw w Stanach, a potem w w macierzystej Anglii ukazuje się pierwsza płyta zespołu Sex Pistols. Tworzyli go młodzi Brytyjczycy, w tym właśnie Steve Jones, dzisiejszy solenizant, którzy mieli dość słuchania muzyki własnych wykonawców z absolutnego, nieosiągalnego dla nich topu, wszystkich tych Eltonów Johnów, Polów McCartneyów, Pink Floydów, Rolling Stonesów czy Davidów Essexów. Przeczuwali, że to po pierwsze jest dla nich zbyt wyrafinowana muzyka, a po drugie, że sami nigdy nie będą w stanie czegoś podobnego skomponować, a chcieli przecież mówić własnym głosem. Zobaczyli, że można, kiedy w 1975 roku przyszli na koncert Boba Marleya. A ten prezentował muzykę prostą, autentyczną, pozbawioną ozdobników i głupkowatych tekstów o kłopotach w szkole i o miłości. Za to wyrażającą coś, co się nazywało samopoczuciem muzyka i co trafiało w gusta słuchaczy. Bob Marley z kolegami po prostu śpiewał jak jest i czterej młodzi Londyńczycy też tak chcieli. Nic by zapewne z tego nie wyszło, gdyby chłopcy nie trafili na początkującego menedżera nazwiskiem Malcolm McLaren, który prowadził tymczasem w Londynie sklepik z szyldem Let It Rock, w którym sprzedawał mydło i powidło, a więc gadżety rock and z lat 50., a także Instrumenty dla podwórkowych kapel. Miał jednak nosa do rynku muzycznego, może większego niż do handlu, i zrozumiał, że ten napompowany sztucznie, gładki i słodki rok, zwłaszcza ten rok w odmianie glamour, już się wszystkim przejadł. I teraz pora na jakieś przejawy buntu przeciw brytyjskiej tradycji, przeciw monarchii, królowej i całemu temu sztafarzowi, ale też przeciw zwykłym, nabzdyczonym Brytyjczykom. Można będzie ich obrażać oczywiście pod warunkiem, że po pierwsze wmówi się im, że takie obrażanie jest modne, a po drugie, jeżeli zrobią to ręcznie sterowani chłopcy, no, którzy nie przekroczą jednak pewnych granic. Problem był jeszcze w tym, żeby tych chłopców znaleźć, ale na szczęście Malcolm McLaren zatrudniał tego i owego nastolatka w swoim sklepie na prawach subiekta i z tych subiektów założył wstępny skład. No, brakowało tylko wokalisty, więc tradycyjną metodą opublikował ogłoszenie w gazecie. No i zjawił się taki młody człowiek w koszulce z napisem I hate Pink Floyd, który kręcił się już koło różnych zespołów, trochę pogrywał, trochę walił w bębny, trochę pokrzykiwał, co od biedy mogło uchodzić za wokal. Nazywał się John Lydon i na potrzeby nowego zespołu zmienił nazwisko na takie, pod jakim przeszedł potem do historii Rocka, a mianowicie teraz nazywał się Johnny Rotten, co można przetłumaczyć bez niczyjej urazy jako Jasio Zgniłek. A sam zespół, żeby już w nazwie posiadać jakiś wabik. Nazwał się Sex Pistols. I zaczęli budować repertuar. No cóż, repertuar niby autentyczny, z powiewem jak najbardziej rzetelnego, oddolnego buntu, ale przecież sterowany przez tego McLarena, który pilnował, żeby wszystko w tych piosenkach było owszem wymierzone w system, ale też, żeby to wszystko trzymało się dopuszczalnych granic. Sami chłopcy trochę się w tym wszystkim gubili, nieustannie żarli się przed i po, nawet w trakcie koncertów, które dawali co wtorek w londyńskim klubie o nazwie 101 klap. I utrzymywali się w tonacji, ponieważ przyjęte było na przykład, żeby w trakcie koncertu bluzgać w stronę publiczności, pić piwo, rzucać w słuchaczy pomidorami, a jak się pod ręką znalazło coś cięższego, to też. I może trwałoby to jakiś czas, potem przepadło w niepamięci, gdyby nie to, że obrotny menedżer popchnął chłopaków do podpisania kontraktu z wielką wytwórnią EMI. Był to kamień obrazy dla innych załóg punkowych, które nigdy by się nie poniżyły do zadawania się z takimi potentatami, figurami z jak oni twierdzili wielkiego Babilonu. Koncern wypłacił muzykom niebotyczną sumę 40 tysięcy funtów, ale kiedy posłuchał dokładnie ich pierwszego singla pod tytułem Anarchy in the UK, na którym Johnny Rotten wykrzykiwał, że jest antychrystem itd., itd. koncern wycofał się szybko, co finansowo chłopakom opłaciło się jeszcze bardziej, bo dostali za zerwanie kontraktu kolejne 40 tysięcy funtów. No i żeby coś się działo, chłopcy wymienili gitarzystę Glena Matlocka, który miał jakie takie pojęcie o instrumencie na nowego członka grupy mianowicie na Syda Viciusa, który nie umiał grać na niczym, nie umiał też śpiewać, a jedyne na czym się znał to włamania do samochodów. Dali mu do ręki gitarę basową, ale posługiwał się nią, jak pisała krytyka, z wydziękiem Pawiana, który próbuje zrozumieć zasadę działania łyżki. Nie grał zresztą długo, sam zespół się rozpadł, a i on wciągnięty coraz bardziej w narkotyki pożegnał się z tym światem w lutym 1979 roku. Tak więc ta Inicjatywa muzyczna szybko się wypaliła i zgasła, ale duch buntu, ale duch anarchii, duch manifestacyjnej niezależności, jaki okazali muzycy zespołu Sex Pistols, ten duch rozszedł się w rozmaitych kierunkach i z różnych stron słyszymy go raz po raz do dziś.